Okay, witam kochani. Nazywam się Łukasz Topiołek. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem z Krakowa i jestem pastorem Kościoła Bożego Królestwa. Będę mówił na temat tworzenia, budowania w Duchu Świętym, budowania służby, budowania Bożego Królestwa. Postaram się mówić jakieś 40 minut, ale też postaram się niczego was nie nauczyć. A raczej będę chciał wam dać do myślenia, zadać pytania, takie niewygodne pytania, albo może jakieś poruszę jakieś rozterki, które są w waszych głowach. Myślę, że dotknę jakieś rozterek, które macie w głowach i które was hamują przed działaniem. W ogóle jest takie stare żydowskie powiedzenie, że dobre pytanie jest lepsze niż odpowiedź. Nie jestem. Przynajmniej o tym nie wiem, że jestem Żydem. Wiecie co, ja w moim życiu miałem tak, że czytałem troszkę coś w Biblii, słuchałem różnych nauczeń, nie rozumiałem jak to zastosować i bardzo często nic z tym nie robiłem. Po prostu. Na przykład patrzcie. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, Paweł mówi, że jakże może się ktoś nawrócić, jeśli nie będzie mu głoszone. A więc tam jest bardzo wyraźna informacja, że trzeba głosić Ewangelię, żeby ludzie się mogli nawracać. Oni potrzebują usłyszeć, tak? Potrzebują informacji. Więc z jednej strony Paweł uzależnił nasze działanie od bardzo ważnej rzeczy, czyli nawracanie ludzi, tak? Przyprowadzanie ich do Chrystusa. A w innych fragmentach, na przykład Paweł w 1 do Koryntian mówi, jeden podlewa, inny sieje, ale Bóg daje wzrost. I dalej mówi, ten, który podlewa i ten, który sieje, nic nie znaczy. Tylko Bóg, który daje wzrost. A w jeszcze innym fragmencie Boże Słowo mówi, sługami nieużytecznymi jesteśmy. No to jak w końcu być nieużytecznym sługą, a jednocześnie mieć w głowie to przekonanie, że od mojego głoszenia zależy, czy ktoś pójdzie do nieba, czy do piekła. Wydaje się, że to takie sprzeczne. To nie? I teraz może w niektórych waszych głowach pojawia się analiza, jak to pogodzić. Jak zdefiniować sobie jedną wypowiedź i drugą wypowiedź. A pytanie, czy potrzebujesz to analizować? Czy naprawdę potrzebujesz to zrozumieć? I odpowiem tak, może potrzebujesz, a może i nie. Sam sobie żyj z tym, z jedną i z drugą prawdą. Weź sobie te dwie rzeczy i żyj z tym. Nie zastanawiaj się nad tym, bo bardzo łatwo jest, zwłaszcza w naszych czasach, gdzie ludzie generalnie nawet w świecie są przeintelektualizowani. W ogóle jest bardzo moda i duże parcie na wiedzę. I to samo jest w chrześcijaństwie. Ludzie potrzebują bardzo dużo się uczyć. I myślę, że większość z was wie więcej niż tego potrzebuje. Tak uważam. Rozmawiam z ludźmi, wiem jak ludzie podchodzą do tego. Oczywiście mówię o ludziach nawróconych, ochrzczonych w Duchu Świętym. Nie wszystko musisz rozumieć. Ja wolę robić, niż czekać, aż zrozumiem, dopóki tego nie zacznę robić. Tak jak Tomek mówił, działaj. Masz coś w sobie, to działaj. Masz Boże Słowo, które mówi na cały świat, to idź. No i teraz gdzie? Na cały świat. Tomek poszedł do Gdańska. No i teraz, okej, Boże Słowo mówi, że idź na cały świat, no ale to jak teraz? Przez mikrofon, przez Facebooka, tak, inaczej. Co właśnie, będziesz pytał Boga o to? Można sobie zadawać pytania, i można sobie te pytania zadawać przez długi okres czasu i
można w tym czasie nic nie robić. Tylko czekasz. Bo nie wiesz, to czekasz. A lepiej iść i robić. Wracając do tego zagadnienia, które poruszyłem, te dwa takie sformułowania, które się wydają sprzeczne. Wiecie, ja mam tak od jakiegoś czasu, że dużo bardziej zależy mi na pomocy ludziom, bardziej mi zależy na tym, żebym widział uzdrowienia, potężne uzdrowienia z nieuleczalnych chorób. I ostatnio nawet tak przeżywam sobie to. Czasem jest mi tak nawet ciężko na duszy, ponieważ chciałbym widzieć efekty, których teraz jeszcze nie widzę. Jak dotarło do mnie kiedyś, że to, co ja robię, to jest takie coś, że karczuję las, mam siekierę i wycinam drzewa. I to jest dobre. Wycinam las. A wiem, że mogę to robić piłą łańcuchową. Tak? I teraz jak przejść z wycinania lasów siekierą do piły łańcuchowej? Na tym etapie życia, w którym ja jestem, pewne rzeczy wiem, a innych nie wiem. Ale wiem, że się dowiem. Wiem, że będę wiedział. I każdy z was może się postawić w tym samym miejscu, że robicie coś, służycie, przynosi to jakieś konkretne owoce, tak? I może się zastanawiacie, co robić. Co robić, żeby to przynosiło lepsze owoce. U mnie to bardzo interesuje. Skoro ja poświęcam swoje życie, skoro poświęcam swój czas, swoje pieniądze i wiele innych rzeczy, to bym chciał, żeby owoce z tego były jak największe. Po prostu. To jest tak jak w biznesie. Jak ktoś prowadzi firmę i na przykład albo jesteś, powiedzmy, specjalistą w danej branży i chodzisz do pracy 8 godzin dziennie i masz świadomość, że wykonując, jakby pracując ilościowo tyle samo, możesz zarabiać 2, 3, 5 razy więcej, to bez sensu jest tego nie wykorzystać. A więc ja w mojej służbie chcę, żeby owoce były jak największe. Więc bardzo mi na tym zależy, a z drugiej strony mam coś takiego, że jakoś tak wydaje mi się, że mógłbym zostawić to wszystko i się zająć zupełnie czymś innym. Takie coś mam. Taką jakby sprzeczność w sobie. Naprawdę, mógłbym po prostu zostawić wszystko, całą moją służbę. Bardzo mi na niej zależy, bardzo mi zależy na ludziach, którym usługuję, a jednocześnie czuję się wolny. I nie umiem wam tego wyjaśnić. I nie chciałbym wam tego wyjaśnić. Ale jest mi z tym bardzo dobrze. Dlaczego tak mam? Dlatego, że wykonuję Słowo Boże, buduję na fundamencie prawdy Boże, prawd Bożych, ale robię to z Duchem Świętym. I Duch Święty czasem podpowiada mi rzeczy, czasem zderzam się z pewnymi rzeczami, czasem popełniam błędy i z tych błędów bardzo często wychodzą dobre rzeczy. Po prostu wychodzą bardzo dobre rzeczy. Jak czegoś nie wiem, to wiem, że będę wiedział i zajmuję się dalej tym samym. Jak to się stało, że teraz mam w duszy tak, a nie inaczej? Nie powiem wam. Ale uwierzcie mi, że chcielibyście mieć tak jak ja. Jeśli ktoś tak nie ma, to chcielibyście mieć tak jak ja. Ale u każdego to może wyglądać trochę inaczej. I błędem byłoby na przykład kopiować to, co wam powiem. No po co? Każdy z was jest inny. Budujemy na tym samym fundamencie, ale każdy z nas jest inny. Kiedyś na przykład dotarło do mnie takie coś, że świadectwa, które słyszycie, nie można budować doktryny na świadectwach. Bo ktoś ma takie, a nie inne przeżycie z Bogiem. Ktoś się nasłucha na przykład Heidi Baker i chce być tak jak Heidi Baker. Chce leżeć kilka dni do góry nogami,
płakać i później jechać do Mozambiku. Ja nie chcę być tak jak Katie Baker. Ona ma swoją drogę, ja mam swoją. Ale ona ma takie, a nie inne przeżycia i ona ma takie, a nie inne owoce swojej służby, bo jest posłuszna Bogu, chce służyć, chce głosić Ewangelię, zdaje sobie sprawę z tego, kim ona jest i czyni znaki i cuda. Tak? Po prostu. Usługuje darami duchowymi, poświęca swoje życie i dlatego tak ma. Ale każdy będzie miał inaczej. I nie ma co kopiować jednej konkretnej osoby. Po prostu. To jest bez sensu. Bo jeżeli tak będziesz chciał robić, to będziesz czekał na to, co widać, na to, co widzisz u tej innej osoby. I możesz się nigdy nie doczekać. Możesz czekać, czekać i się nie doczekać na to. Po prostu. Uświadom sobie, tak w sumie to uświadamiam sobie, że bardzo nawiązuje do tego, co Tomek mówił. Uświadom sobie, że właśnie Duch Święty jest w tobie. Czy masz pragnienie szerzyć Królestwa, a myślę, że jak jesteś nawrócony, to masz pragnienie szerzyć Królestwo. Idź i rób. Rób pierwszą rzecz, która ci przyjdzie do głowy. I bądź otwarty na to, co Duch Święty będzie do ciebie mówił. Po prostu. Taką inną rzecz chcę poruszyć. Na przykład Tomek bardzo dużo mówił o tym, że on po prostu pewne rzeczy w jego wnętrzu się rodzą, tak? I teraz ktoś sobie może zadawać pytanie, to jak to jest? To w końcu mój Duch jest? Czy to Duch Święty? Kiedy jakieś objawienie może być? Czy to jest tak, że jest jakaś różnica, że Duch Święty do mnie mówi? Albo Duch? Albo w ogóle ja też miałem takie dylematy. Kiedy się modlić do Ducha Świętego? Kiedy do Jezusa? Kiedy do Boga? W czyim imieniu? Tak, w czyim imieniu coś wywalać? Jak teraz mam? Nie powiem wam. Tyle mogę powiedzieć, że Duch Święty i Jezus i Bóg to to samo. Tak? To jest ta sama osoba. To jest ta sama osoba. Jeśli kogoś paraliżuje to, że nie wie, do kogo się zwracać, to wyluzuj. Po prostu przeżywaj sobie życie z Bogiem. On jest z tobą. Zamieszkam w tobie. On się nie obrazi. Jak powiesz coś do Boga, to Jezus się nie obrazi na ciebie. Naprawdę, ja miałem takie dylematy, więc myślę, że może być ktoś tutaj na sali, kto takie dylematy ma. I teraz, czy objawienie, które się we mnie pojawia, czy ono jest ze mnie, czy to jest Duch Święty, czy to Jezus do mnie mówi? Jestem zjednoczony z Chrystusem. Tak? A raczej bardziej teologicznie, to ja jako ja, to jest duch, dusza i ciało. Tak? Mój duch jest zjednoczony z Duchem Świętym. Więc przekonanie, które mam wewnątrz, jaka to jest różnica, jak ja sobie zdefiniuję, czy to jest mój duch, czy to jest Duch Święty, skoro jestem zjednoczony z Nim. Bez sensu takie dylematy. Rzecz, którą powinieneś robić, to rozeznać sobie, czy to jest z ciała, czy to demon do ciebie mówi, czy to faktycznie jest od Boga, tak? Bo to jest twoje zadanie. Rozeznać to. Ale nie zastanawiaj się głębiej, bo im bardziej będziesz grzebał, tym więcej pytań będziesz miał. Naprawdę. Patrzcie, my chcemy, chyba tak nauczam. Chciałem tego nie robić, ale chciałem zadawać więcej pytań, ale jednak trochę nauczam. Czy jest gdzieś, mogę tutaj wodę? To? Właśnie przy tego?
Bez tytyny? O czym to ja mówiłem? Nie wiem, ale powiem wam coś innego. Przeczytam werset. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Przypowieść o siewce. Pewnie wszyscy znacie, więc nie będę całej czytał. Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc. Jedni 30-krotne, inni 60-krotne, a jeszcze inni 100-krotne. Więc możesz, jak już jesteś glebą, dobrą glebą, na której może coś wyrosnąć, bo gleba to ty, tak? Twoje serce dokładnie, Biblia, to generalnie chodzi o ciebie. Jeśli już, jak już jesteś taką osobą, taką glebą, na której może coś wyrosnąć, to bez wody nic nie wyrośnie. Ty jesteś dobrą glebą, ale potrzebuje, żeby coś wyrosło, to musi być woda. Potrzebują, jakby też potrzeba innych rzeczy, ale musi być woda. My teraz z Ewą wynajęliśmy sobie mieszkanie z ogródkiem i musiałem tam zasiać trawę i hoduję sobie ją od wiosny. I teraz z tym trawnikiem jest tak, że najpierw jak zasiałem, codziennie musiałem podlewać. Jak pojechaliśmy na wakacje, to jedna dziewczyna od nas z kościoła przyjeżdżała i podlewała trawę. Bo potrzebuje wody, żeby wyrosło. A woda w Biblii jest symbolem Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego niewiele wyrośnie, albo nic nie wyrośnie. Albo wyrosną rzeczy z ciała. Tak? Po prostu. Z ciała wyrosną rzeczy. Możesz robić bardzo dużo, ale może to być z ciała. Potrzebna jest do tego woda. Ale z drugiej strony też, jak były te ulewne deszcze w sierpniu, to na część trawnika tak trawa mi w ogóle zgniła. Już nie ma tej trawy. Bo było tak, że w pewnych miejscach tej wody było tak dużo, że ona stała przez kilka dni i teraz trawy już tam nie ma. I to jest takie tak w ogóle dla mnie ciekawe porównanie, bardzo takie życiowe i zgodne z tym, z Jezusa przysłowie, no, jest przysłowie, co to było? Przypowieść. Bez Ducha Świętego nic nie zrobisz, ale z drugiej strony możesz wpaść w drugi taki kanał, właśnie, co też Tomek mówił, Panie, to co mam teraz zrobić? Jak mi Bóg nie powie, to nic nie będę robił. Za dużo to też nie jest dobrze, bo ty robisz to z Duchem Świętym. Po prostu. Masz Słowo Boże, które ci mówi, co możesz robić i po prostu idź i to rób. I masz Ducha Świętego, który cię będzie ustalniał do tych rzeczy. Masz Ducha Świętego, który może cię ostrzec, jak będziesz robił coś niewłaściwie. Po prostu. I nie zastanawiaj się, czy to ostrzeżenie to jest od Jezusa, od Ducha Świętego, czy to jest jakieś twoje wewnętrzne przekonanie, czy wewnętrzne przekonanie to jest co innego niż jak Duch Święty mówi. Tak? Bo różne są nauczania, różni też ludzie, nawet jak mówią to samo, to różnie sobie definiują rzeczy. Jak ja bym miał powiedzieć na temat ten, na taki sam temat, o którym mówił Tomek, to inaczej bym to powiedział. Tak? Innych słów bym użył. I ciężko jest z nauczań tak sobie wszystko poukładać, żeby wiedzieć do końca, co robić. I że będziesz wiedział w każdej sytuacji. Nie będziesz wiedział. Idź i rób. I zastanawiaj się po drodze. Zastanawiaj się po drodze. A Duch Święty będzie cię ustalniał do tego. Ponieważ masz dary Ducha Świętego. Masz dary Ducha Świętego. I w ogóle masz Ducha Świętego, tak? Który jest osobą. Jak ja bym miał opisać moje życie modlitewne, to już możesz się domyślać, że tego nie zrobię. Bo to jest moje. Tak? Ja tak, w taki, a nie inny sposób się modlę. Jest to jakby 11 lat chodzenia z Bogiem, różnych mądrych i głupich decyzji, pewnych dróg, które robiłem i które na przykład doprowadzały mnie do frustracji, a pewne rzeczy zacząłem robić i zaczęło we mnie to załapywać. Ale tak naprawdę
jak sobie na przykład szukałem różnych książek, miałem taki okres, że byłem bardzo zafascynowany takimi ludźmi, którzy mieli jakieś takie mega, mega spotkania z Bogiem, objawienia i tak dalej. Ja szukałem takich książek, żeby w ogóle się dowiedzieć, co się stało, że ci ludzie mieli takie, a nie inne przeżycia z Bogiem. I w ogóle mało takich książek było. Jakieś tam znalazłem, ale dopiero po latach odkryłem, że bez sensu jest szukać takich rzeczy, lepiej jest przebywać z Bogiem. Po prostu przebywać z Bogiem na co dzień. Jak ja bym miał opisać moją relację z Bogiem, to ona wygląda w taki sposób, że ja wiem, że On jest ze mną, ja wiem, że On jest osobą i jestem po prostu świadomy Jego obecności. Jestem świadomy Jego obecności. I każdy z was musi sobie nauczyć się żyć z tym faktem, że się nawróciłeś do Jezusa i On przyszedł do ciebie i będzie z tobą na zawsze. Będzie z tobą. I sobie możesz się do Niego w ogóle nie odzywać, ale On ciągle będzie z tobą. A możesz się uczyć nawiązywać kontakt z Nim, wyczulać na Jego poruszenie. Tak? I dla mnie to jest w ogóle bardzo proste. On jest ze mną, więc ja zachowuję się tak, jakby On był ze mną. Jak jadę autem, to nie jedzie jedna osoba, tylko jadą dwie osoby. Jak rozmawiam z kimś i mam na przykład spotkanie duszpasterskie, siedzę w pokoju z jakąś osobą, to dla mnie w tym pokoju są trzy osoby. Ja, ta osoba i Duch Święty. Po prostu. To jest bardzo proste. Ale wdrożenie nauczenie się żyć w taki sposób zajęło mi lata. Zadawanie sobie głupich pytań właśnie sprawiło, że to trwało tyle lat. Wystarczy wam ta informacja. Duch Święty jest z tobą. Jak będziesz służył, nawet jakbyś coś robił na początku sam, jedziesz gdzieś, nie wiem, do jakiegoś miasta, albo nikogo nie masz w mieście, chcesz iść głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, to idź. Bo nie będziesz sam. Duch Święty będzie z tobą. On jest osobą. Będzie ci towarzyszył. Dzięki niemu będą się manifestować jego dary, ale potrzebujesz zacząć używać tych rzeczy. I opowiem wam kilka takich przykładów ze służby, takiego praktycznego nastawienia, jakby takiego praktycznego życia z Bogiem. Patrzcie, jest taka osoba, której usługuje i ta osoba miała, jeszcze trochę ma, chorobę psychiczną. To taką ciężką. Jest na silnych lekach psychotropowych. I w sumie kiedyś sobie zdałem sprawę z tego, że żeby usłużyć jej, to ja wykorzystam chyba wszystkie dary Ducha Świętego. I ciągle jej usługuję. Bo żeby pomóc takiej osobie, to trzeba było uwolnić, a raczej uwalniać już tam krotnie ją od demonów. No ale na ślepo nie będziesz wywalał demona pierwszego lepszego, który ci się przypomni, że jest, bo gdzieś usłyszałeś, że jest demon taki, taki i taki. Tak? Więc zaczynasz się modlić do człowieka i co robisz? I ty wiesz, ponieważ Duch Święty jest w tobie, wiesz, że będziesz wiedział, jak się o niego pomodlić. Po prostu. Mi kiedyś Duch Święty powiedział, wiecie, ja przesłuchałem mnóstwo różnych nauczań na temat uzdrowienia, książki i tak dalej. Naprawdę tego było dużo. A Duch Święty mi powiedział taką rzecz, że jak podchodzisz do człowieka, żeby się o niego pomodlić, to po prostu wiedz, że będziesz wiedział, jak mu usłużyć. I że masz wszystko, co potrzebujesz, żeby mu usłużyć. I wiecie, to jest dziesiątki nauczeń, książek. Dobrze znać tą teorię, dobrze znać prawdy Boże związane z uzdrowieniem. Ale te prawdy związane z uzdrowieniem, one... Ja mogę to w paru zdaniach streścić. Doktrynę, dlaczego można uzdrawiać chorych. Dlaczego można w takim sensie, że dlaczego to jest możliwe, że ty możesz uzdrowić człowieka chorego. Więc ta osoba potrzebowała uwolnienia od demonów.
żeby można było uwolnić, potrzebowało mieć dar rozróżniania duchów. Więc kiedy się modlę, zaczynam modlić o człowieka, to ja po prostu wiem, że jeśli ten człowiek będzie potrzebował uwolnienia od demonów, to ja w środku będę wiedział, że ta osoba potrzebuje uwolnienia. Jak będę wiedział, jak będę to rozeznawał i rozeznam, że on potrzebuje uwolnienia od demonów, to też będę wiedział, jakie to są demony. Po prostu. Ale czy ty tak będziesz miał sam, czy ty będziesz miał tak samo, jak się będziesz modlił? Ja nie wiem. Mnie tak Duch Święty doprowadził do takiego miejsca, że ja mam takie coś w głowie, jak zaczynam usługiwać człowiekowi. Ale nie wiem, czy ty tak masz mieć. Ale jak będziesz chodził z Bogiem, będziesz opierał się na prawdach Bożych, to będziesz wiedział. Po prostu. Bo może na przykład będziesz miał służbę, gdzie będziesz uzdrawiał chorych i będziesz uzdrawiał chorych tylko takich, którzy mają chore lewe kolano. Załóżmy, że takie coś masz. Tak trochę sobie teoretyzuję, tak? Ale jesteś w stanie w ogóle w tym kraju zrobić rewolucję i przeprowadzić do Chrystusa mnóstwo ludzi tylko tym, że będziesz bardzo, bardzo dobrze skuteczny w uzdrawianiu lewego kolana. Świetna rzecz. Ja tak nie mam, ale może ty tak będziesz mógł mieć. Nikt ci tego nie powie. W żadnej książce tego nie przeczytasz. Tak? Na żadnym nauczaniu się tego nie dowiesz. Tylko chodzenie z Duchem Świętym. Działanie na pułap, opierające się na prawdach Bożych, może cię do tego doprowadzić. Ta osoba też potrzebowała usług. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy mają jakieś zaburzenia osobowości czy chorobę psychiczną, to ich toki myślowe, ich pragnienia, ich wiele rzeczy w ich sercach, w ich umysłach jest bardzo pokrzywione. Dramatycznie pokrzywione w niektórych przypadkach. Więc co oni potrzebują? Potrzebują prawd Bożych. No ale to nie jest sztuką zasypać człowieka i mu tłumaczyć to i to. Bo czasem jest na przykład bardziej uwalniające powiedzenie jakiegoś jednego sformułowania albo wyciągnięcie jakiegoś jednego elementu z życia tego człowieka na światło dzienne i to zrobi w nim lepszą pracę, niż jakbyś mu tłukł do głowy masę różnych nauczeń. Ja nie mówię, że masz tego nie robić, bo fundamenty wiary, na przykład ta książka, która jest fundamenty wiary, to każdy powinien zacząć w ogóle od tego i mieć to w małym palcu. Te rzeczy, które tam są. Ale tego wcale nie jest dużo. Umówmy się. To nie jest dużo wiedzy do przyswojenia. Ewangelia jest bardzo prosta. Boże Słowo mówi, że głupi na tej drodze nie zbłądzi. Więc jak ktoś błądzi, to znaczy, że ma w głowie wykrzywione zrozumienie Ewangelii. Po prostu. To są proste rzeczy. I do usługi nie ma schematu. Usługuję duszpasterstwo różnym ludziom z różnymi problemami, albo tak, usługuję ludziom, którzy mają na przykład taki sam problem. Albo problem, który jest bardzo zbliżony do siebie. I usługa dla tych ludzi zawsze wygląda inaczej. Ja nie wiem czemu. Nie wiem, po prostu jak zaczynam usługiwać człowiekowi, to ja wiem, że mu pomogę. Wiem, że Duch Święty jest ze mną. Jak będzie trzeba, to będę miał słowo prorocze, albo słowo wiedzy, albo będę mógł uwolnić tego człowieka od demonów. I teraz podchodzenie sztampowo do ludzi, bo na przykład jedną osobę wyprowadziło się z depresji albo z innego problemu i przekładanie tego na drugą osobę, to jest bardzo kiepski pomysł. I wiecie co, tak się, a propos tej osoby, tak się zastanawiałem nad czymś takim. Okej, ta osoba jest w ogóle w zupełnie innym miejscu, słuchajcie. Ta osoba w jej miejscu pracy, szef zauważył, że ona jest zupełnie innym człowiekiem.
jest dużo bardziej wydajna w swojej pracy. Ta osoba w ogóle skontaktowała mnie też z inną osobą, która pracuje w tej samej firmie i modliłem się o nią, uwalniam ją od demonów i ona też w ogóle miała lepsze efekty w pracy. Się tak śmialiśmy, ale może w sumie to się wydarzy, że jak ten szef, on już wie o tym, że te osoby są dużo bardziej wydajne, bo przeżyły uwolnienie, że spotkały się z takim, a nie innym człowiekiem, może mnie w ogóle zatrudnią, bo tam idę. Może to będzie jakiś rodzaj usługi, iść do firmy, powiedzieć, że jesteśmy w stanie zrobić takie i takie rzeczy, pracownicy będą bardziej wydajni, bo będą bardziej wolni, szczęśliwsi, uwolnieni od pewnych rzeczy. No, biznesmeni. Jak komuś bardzo zależy, może się pokusić, nie wiem. Naprawdę ona funkcjonuje inaczej. Ludzie z jej otoczenia jakby mówią, że ona zupełnie inaczej się zachowuje, inaczej mówi, inaczej nawiązuje relacje. Tylko wiecie co? Ta usługa tej osoby trwa 2 lata. 2 lata. I z jednej strony to jest chwała Bogu. A z drugiej strony, tak sobie myślę, co tu zrobić, żeby to było szybciej? I teraz co zrobić? Nie wiem. Nie wiem, co można zrobić. Teraz jeszcze nie wiem. Ale to, że nie wiem, to nie znaczy, że mam się wycofywać. Będę dalej robił to samo. Ale wiem, że dojdę do takiego miejsca, ponieważ Duch Święty jest ze mną, ja jestem w Nim, On jest we mnie. Wiem, że dojdę do takiego miejsca, kiedy takiej osobie będę mógł służyć lepiej, bardziej skutecznie, szybciej. Ja wiem, że w głowach niektórych z was może powstać taka koncepcja, no ale to ten człowiek też musi przejść pewną drogę, że on musi dojrzeć do pewnych rzeczy. Tak, to prawda. W wielu przypadkach tak jest. Ale jestem też w 100% przekonany, że kwestia usługującego też ma znaczenie. Możesz być bardziej skuteczny w uzdrawianiu chorych, bardziej precyzyjnie prorokować. Tak? I dlaczego ja mam tak, że prorokuję albo uwalniam słowa wiedzy na takim, a nie innym poziomie? Ja nie wiem. Ja nie wiem, czemu tak jest, że na przykład usługuję komuś przez rok czasu i dopiero po roku czasu, biorąc pod uwagę właśnie to, że Duch Święty mi podpowiada pewne rzeczy, albo też jakby ta osoba otwiera się z pewnymi rzeczami, na przykład po roku czasu wychodzi jakiś jeden temat i dotknięcie tego jednego tematu dla tej osoby było kluczowe, żeby wyjść z danego problemu. Czemu nie można było od razu? Nie wiem. Ale będę to robił dalej. Może ona potrzebowała do czegoś dojrzeć? Może. Ale może ja jeszcze nie byłem w stanie usłużyć jej tak dobrze, dlatego dopiero po roku czasu to się wydarzyło. Nie wiem, czemu tak, a nie inaczej. Patrzcie, opowiem inny przykład. Był człowiek, parę miesięcy temu przyszedł do kościoła, ma chyba porażenie mózgowe, przyszedł o kulach, modliliśmy się do niego parę razy i on został uzdrowiony z takiej dolegliwości, o której nie chcę mówić, ale to jest taka dolegliwość, która bardzo duży dyskomfort sprawiała w jego życiu. Bardzo duży. I on z tego czegoś był uzdrowiony od razu, na pierwszym spotkaniu. Jak się modliliśmy o te nogi, to zaczął ruszać lepiej, poprawiło mu się czucie jakby przy zginaniu i podnoszeniu kolan do góry, no ale ze spotkania wyszedł o kulach. I wiecie, chwała Bogu, że został uzdrowiony z tej konkretnej choroby. To nie? To jest cudowne. Ale czemu wyszedł o kulach? Czemu został z tej drugiej choroby uzdrowiony? Nie wiem. I wiecie co? Nie mam potrzeby tego wiedzieć. Chcę dalej to robić i chcę być bardziej skuteczny. Bo nie jest to dobrą rzeczą, że jak coś ci wyjdzie, albo coś ci nie wyjdzie, to że ty za każdym razem musisz wiedzieć, dlaczego coś poszło nie tak. To byłoby
to byłby strzał w kolano. Gdybyś chciał za każdym razem analizować sobie to, to byś w łatwy sposób wpadł w jakiś paraliż analityczny, zaczął się zastanawiać, mógłbyś nie mieć odpowiedzi i bardzo łatwo mogłoby to jakby spowolnić twoją służbę. Jak coś ci poszło nie tak, albo coś mogło pójść lepiej, to zostaw to, idź dalej. I chciej mieć lepsze efekty, po prostu. No bo chyba o to chodzi, prawda? Bo jeśli mogę, jak Jezus mówi w tej przypowieści, jeśli mogę przynieść 60-krotny, 80-krotny czy 100-krotny plon, no to ja wolę przynieść 100-krotny plon. Więc co ja chcę robić? No bardzo prostą rzecz. Dalej chcę robić to samo, tylko lepiej. A że mam Ducha Świętego, który mnie do tego uzdalnia, to wiem, że będę usługiwał lepiej. Po prostu. Ja nie wiem, czemu jeszcze on chodzi o kulach. Wierzę w to, że nie będzie chodził. Czemu uzdrowienia nie ma od razu? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ale chcę, żeby chodził. To jest bardzo proste. To bardzo ułatwia nam życie. Kiedyś miałem taką... Nie wiem, co to było. Jakieś takie chorobstwo się przypamiętało do mnie. Miałem gorączkę. Jakieś takie dziwne zawroty głowy, których nigdy nie miałem. I modlę się chyba z 2 dni o to. I nie ma żadnej poprawy. W ogóle. Nic. Może nawet trochę gorzej, bo już nie pamiętam. I tak mówię, Duchu Święty, co jest? I Duch Święty mi powiedział, właśnie, jakby był Tomek, to bym powiedział, że w środku usłyszałem coś. Tak? A ja powiem, że Duch Święty mi powiedział. Co za różnica? To jest to samo. Mówimy o tej samej rzeczy. Ta sama rzecz. Tomek powiedział, że odczułem coś w swoim duchu, tak? Przyszło do mnie zrozumienie tego. A ja mogę to nazwać, że Duch Święty mi to powiedział. Co za różnica? Jest może taka różnica, w sensie jakby w relacji z Duchem Świętym, ja biorę pod uwagę to, że On jest osobą, tak? Tak, zrobię taką małą dygresję. Więc ja na przykład rozmawiam sobie z Duchem Świętym, mówię do Niego o pewnych rzeczach, to na przykład słyszę pytanie, że Duch Święty mnie o coś pyta. Czasem mam na przykład tak, że otwieram szafę z ubraniami i jak się ubrać, to jest dla mnie wyzwanie. Moja żona mnie ubiera z tego powodu. I otwieram tą szafę, mówię, Duchu Święty, czy masz jakiś pomysł, w co się mam ubrać? I wiecie, i to nie jest tak, że ja szukam woli Pana. Że jak Duch Święty by chciał, żebym ubrał dżinsy i coś tam, a ja ubiorę co innego, to zgrzeszę. Nie, nie zgrzeszę. Ale jeżeli ja kocham Ewę i na przykład jestem w stanie jej się zapytać o to, co sobie nałożyć, bo na przykład chcę jej sprawić przyjemność, to czemu nie mogę się zapytać Ducha Świętego? To nie jest szukanie woli Pana. Tak? Tylko to jest miłosna relacja. Więc w takim sensie ta relacja moja z Duchem Świętym tak wygląda tak, a inaczej. To jest żywe i po prostu staram się tak z Nim przeżywać sobie życie. Ale wracając do tej dolegliwości. Duch Święty mi powiedział, że jak się modliłem, to się skupiałem na tym, żeby przepędzać chorobę, zamiast się skupiać na dawcy uzdrowienia, czyli na Jezusie. I tak się uświadomiłem sobie, no tak. Faktycznie. I zacząłem po prostu, uświadomiłem sobie, że Jezus mnie uzdrowił, że to mam. Zacząłem uwielbiać Go, zacząłem się skupiać na Jezusie i na drugi dzień było wszystko w porządku. Wszystko było w porządku. A miałem takie dziwne zawroty głowy, że bałem się jeździć autem, bo jakby kwestia uświadomienia sobie jakby wiary w to, że jestem zdrowy, to jest jedno, tak? Ale życie innych uczestników ruchu drogowego to jest druga rzecz. Więc on mi to podpowiedział, ale na przykład innym razem się modliłem o coś innego i na przykład nie było manifestacji uzdrowienia i nie słyszałem żadnej podpowiedzi. Dlaczego? Nie wiem. A czy ja muszę wiedzieć o tym? Nie sądzę. Dalej mam tą samą prawdę,
która mówi, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie choroby, więc po prostu robię te rzeczy dalej i chcę je robić lepiej. To są proste rzeczy. Naprawdę Ewangelia jest prosta. Co ja tu jeszcze? Skończyć już? Ile już mówię? Za 20 chyba się zaczęło. Dobrze, to już będziemy lądować. Patrzcie, jeszcze taka jedna rzecz. Z tym rozeznawaniem, co jest od Ducha Świętego, czy coś jest od Niego, czy nie, to jest też coś takiego, że okej, ty potrzebujesz robić rzeczy, które wynikają z Twojego przekonania. Prawda? Ale to nie jest tak, że wszystko to, co robisz, jest z Ducha. Nie wiem, czy ktoś na sali taki jest. Może jest. Ale jeżeli na przykład masz jakąś formę, nie wiem, zaburzenia, niewiary, religii w swojej głowie, to pewne rzeczy może ci się wydawać, że jest z Ducha, a pewne rzeczy mogą się nie wydawać. Teraz patrzcie, powinniśmy robić tylko te rzeczy, które wynikają z naszego przekonania. Czyli ty masz przekonanie, że robisz dobrze, tak? Bo jeżeli robisz coś i nie masz przekonania, że to jest właściwe, to jest głupota. Tak? To jest lekkomyślność. W ogóle grzech głupoty w Biblii to jest inaczej lekkomyślność. Wydaje mi się, że to jest złe, ale dalej to robię. To jest głupota. Więc robimy rzeczy, do których mamy przekonanie. Ale to nie jest tak, że Bóg wkłada w ciebie przekonanie w takim sensie, że On zrobi takie coś, że wepchnie w ciebie jakąś ideę od razu z czymś takim, że ty się budzisz i od razu to robisz. Bo to by oznaczało, że On ogranicza twoją wolną wolę. A nie ma czegoś takiego. Bóg nie ogranicza twojej wolnej woli. Więc to jest tak, że rzeczy, które ty odbierasz w duchu, to są pewnego rodzaju informacje. Tak? To jest pokój w sercu. Pokój Boży jest napisany, jest opisany na przykład w liście do Kolosan. Tak? Pewne słowa prorocze, czy słowa, czy pewne jakiekolwiek formy objawienia, które jesteś w stanie wziąć od Ducha Świętego, to jest tak wypuszczenie, mówiąc, pewne informacje, tak? które w tobie się pojawiają. I teraz ty musisz podjąć decyzję, czy tą informację uznajesz za Bożą, czy nie. I teraz nie bój się, że się pomylisz. Jeżeli coś rozeznajesz, ja nieraz miałem na przykład tak, że modliłem się o człowieka i miałem coś, co wydawało mi się, że jest słowem wiedzy albo słowem proroczym. I okazało się to kompletnie nietrafione. Po prostu tak miałem. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale ja tak miałem. Wydawało mi się, że to jest prawdziwe, ale było nieprawdziwe. Ale wiecie, co jest ważne? Że skoro miałem to przekonanie, to podążałem za tym przekonaniem. Ja wolę się pomylić, ale iść za tym przekonaniem, szukać tego przekonania, szukać tego, co w ogóle w moim duchu, tak, czy coś Duch Święty we mnie wkłada, wolę iść za tym i się pomylić, niż polegać tylko na własnym, na przykład na własnym doświadczeniu, czy na własnym intelekcie. Bo ograbiam się, okradam siebie samego z przeżywania tego, co jest w moim duchu. Z uwrażliwiania się na Ducha Świętego. Nie bój się, że popełnisz błąd. Ja popełniam błędy tego typu, a prowadzę Kościół. I nie boję się tego. Nie boję się tego powiedzieć przed ludźmi. Nie mam z tym problemu. Ja wiem, że chcę im usłużyć i wiem, że im usłużę dobrze. I miałem na przykład takie sytuacje, w których coś robiłem i Duch Święty powiedział mi, że źle coś robię. Była taka jedna rzecz, pamiętam. Jechałem w ogóle do klienta, to już parę lat temu było, ale to już było, był to taki okres, gdzie prowadziliśmy kościół i Duch Święty do mnie powiedział coś takiego, że ja modlę się o ludzi i zależy mi na tym, żeby uwalniać dary duchowe, ponieważ takie miałem w głowie coś,
że jak ludzie będą widzieć, że Duch Święty działa przeze mnie, to uznają to, to jakby to się uwiarygodni jako pastor, jako przywódca. Takie coś miałem w głowie. Bez sensu. Zupełnie. I gdyby nie Duch Święty, ja nie wiem, czy kiedykolwiek bym wpadł w ogóle na coś takiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek odkryłbym w sobie taki problem, takie zaburzenie. Moim intelektem, może bym kiedyś do tego dotarł, może nie. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Chwała Bogu, że Duch Święty mi o tym powiedział. Czy teraz popełniam jakieś inne błędy, o których jeszcze nie wiem? No oczywiście. Ale co z tego? Robię dalej to, co robię. Jeśli Duch Święty mi ostrzegł w tamtej rzeczy, to raz, że skoro jakby ja się o tym dowiedziałem, to znaczy, że to było ważne, a dwa, wiem, że jeżeli mnie jakby poprawił w jednej rzeczy, pokazał mi inną rzecz, to jak będę robił coś innego źle, to mi o tym powie. Ja się dowiem. Dlaczego? Bo on żyje ze mną. Czuję się bezpieczny bardzo. Nie boję się popełnić błędy, bo wiem, że nawet kiedy zacznę robić coś źle, to prędzej czy później się dowiem o tym i będę mógł z tego spokutować i zaniechać robienia tego błędu. Po prostu. Naprawdę się czuję z tym bezpiecznie. Czuję się pewny. To mi daje odwagę, żeby robić rzeczy, których jeszcze wcześniej nie robiłem. Daje mi to odwagę do tego, żeby robić rzeczy, które na przykład są ponad moje możliwości. Wiem, że dam radę. A jak coś skrzywię, to mam kogoś, kto mi o tym powie. I w ogóle w takich rzeczach, to też tak trochę na marginesie, że dobrze jest mieć... Ja na przykład mam takie osoby, między innymi to jest na przykład Artur i Agata, ale na przykład też moja Ewa, którzy mogą mi powiedzieć, jak coś będę robił nie tak. I każdy z was powinien mieć ludzi, którym dasz przystęp do tego, żeby ci powiedzieli, słuchaj, ogarnij się. Ludzie są ci potrzebni do tego. Potrzebna ci jest znajomość fundamentów, ale no, kto mógł mi powiedzieć, że mam takie, a nie inne założenie, które realnie wpływało na moje prowadzenie wspólnoty. Nie wyczytałbym tego nigdzie. W żadnym nauczaniu bym się o tym nie dowiedział. A nawet gdybym usłyszał idealnie coś takiego, to nie wiem, czy bym akurat połączył to z moim problemem. Czy jakby byłbym w stanie odnieść to intelektualnie do swojego życia. Może tak, może nie. Nie wiem, ale tu Święty mi to powiedział i chwała mu za to. Więc tak już kończąc, taka zachęta dla ciebie. Skoro ja tak mam, to ty też tak będziesz miał. Albo już tak masz. Więc otwórz się na to. Otwórz się na to, że wszystkie dary Ducha Świętego On chce przejawiać przez ciebie, w zależności od tego, jaką potrzebę ma człowiek, któremu chcesz pomóc. I otwórz się na to, że On jest twoim doradcą. On jest twoim pocieszycielem. I nawet jeżeli nikt inny czegoś nie zauważy w twoim życiu, to On będzie wiedział. Jak będziesz otwarty na Niego, to będziesz wiedział, że coś robisz źle. A jak będziesz robił dobrze, to będziesz widział tego owoce. Po prostu. To jest tak, jak właśnie też Tomek dawał ten przykład z Dziejów Apostolskich, że generalnie Paweł chodził po całym świecie i głosił Ewangelię. Tak? I dopiero jak zboczył gdzieś, gdzie Duch Święty uznał, że na razie to nie jest dobry pomysł, no to po prostu zaniechał i poszedł gdzie indziej. Ale on szedł i robił. Po prostu szedł i robił. Miał Ducha Świętego w sobie, który mu powiedział, słuchaj, jest lepszy pomysł. To jest bardzo uwalniające. Jak sobie uświadomisz, to bardzo ugruntujesz w sobie, że masz cudownego doradcę, że masz w sobie wszystko, co potrzebujesz, żeby usługiwać, żeby wpływać na ludzi, żeby zmieniać świat, przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Jak sobie uświadomisz to, to da ci to dużo odwagi i pewności siebie, żeby to robić. Amen. Dziękuję. Amen.